Siemano kochani, dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zainwestować 5 stówek i zrobić z tego 10 tysięcy na waszą pierwszą paletę. Jeśli seria wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a więc lecimy z tematem. No to teraz mordki, jak to będzie wyglądać? Mamy 5 stówek, które przeznaczę na jakiś produkt. Ja już wiem na co, czego będę szukał przynajmniej, bo nie wiem czy to znajdę. Troszkę inna zasada jest w takim inwestowaniu niż w paletach, bo w tym momencie kupując jeden produkt, wy nie możecie pozwolić sobie na wtopę, więc najlepiej jest znaleźć coś, na czym się znacie i cenowo, i tak, żebyście mogli sprawdzić ten dany produkt. Ja wybrałem iPhone'a z tego względu, że jest to też bardzo popularny produkt i myślę, że możemy celować w X-a, albo jeżeli nam dopisze mega szczęście, to możemy kupić nawet XS-a. Jeżeli kupimy go do 5 stówek, jesteśmy w stanie 2-3 stówki spokojnie na nim przyrobić i to nawet jeżeli nam dopisze szczęście w jeden dzień. Także ja lecę na poszukiwania iPhone'a X. W międzyczasie jeszcze musimy wyładować dostawę. Poprzeglądam sobie wszystkie marketplace'y, OLX'y, Allegro. Jadę do sklepu i zaraz wam pokażę, jak tego szukam. Mordki, jest dzień kolejny. Cały wczorajszy dzień rozpakowywaliśmy praktycznie dostawę i nic, ale to nic po prostu nie mogłem znaleźć na tym OLX-ie, Allegro lokalnie i nigdzie po prostu. Więc jest godzina 7:20, więc siadam z kawką, jestem już w pracy. Zaczynamy poszukiwanie jakiegoś produktu i zaraz wam pokażę, co znalazłem, czy w ogóle coś znalazłem, bo napisałem też wczoraj do paru osób, ale niestety nikt mi nie odpisał. A jak mi odpisał, to nikt nie chciał zejść z ceny, bo często były rzeczy po 800-700 zł. A jak wiemy, chcemy kupić okazyjnie, więc targowanie się niestety jest, że tak powiem, wliczone w ten temat. Jestem strasznie jeszcze zaspany, więc pozwólcie, że się napiję kawki. W ogóle mamy fejka. Gość wystawia co chwilę ogłoszenia niedaleko nas i to jest to samo, patrzcie, ta sama miejscowość Grodziec, ten sam telefon i po prostu fake, cały czas fake. Tym bardziej, że wystawił 64 giga za cenę większą niż 256, a to jest ten sam gościu. 13 nas nie interesuje, 7 jest za słaba, 11. Szukamy generalnie iPhone'a X, tu jest fajny, ale on niestety kosztuje 849 zł, więc już nas troszkę nie interesuje. Lecimy dalej, no tutaj jest z jakiejś firmy Tysiak, 14 Pro, to już jest za drogi budżet. Znowu iPhone X 800, no powiem wam, że naprawdę jest mega ciężko coś znaleźć w sensownych pieniądzach do 500 zł z iPhone'a. Jest XS, ale wiecie co, ustawię sobie od najnowszych, bo nie wiem czy to się tak ustawiło. iPhone X, bateria 100%, no to już widziałem, 15 paczków, jakieś w ogóle są promowane chyba oferty jeszcze. No powiem wam, że jest masakra. Nic, totalnie nic nie ma. Nic. Wszystko jest powyżej naszego budżetu, a nic nowego nie doszło przez nas, widzę. No nieciekawie, kurczę. No nie ma nic, totalnie nic. Ten OLX jest przeszukany, Allegro jest przeszukane. I wiecie co? Chyba będę musiał dzisiaj wybrać się w podróż po lombardach. Bo mówię, drugi dzień szukania, nie mamy nic. I musimy coś znaleźć po prostu. Więc lombardy będą zarąbistą opcją. Tym bardziej, że nie mówiłem wam tego nigdy, ale chwilę przed rozpoczęciem biznesów handlowałem wieloma rzeczami, a właśnie zdarzało się, że jak był sezon letni, czyli zaczynała się majówka, to ja chodziłem do lombardów i kupowałem głośniki Bluetooth, na których robiłem pieniądze, bo często naprawdę w lombardzie, pomimo swoich opinii, można znaleźć fajny towar za dobrą cenę. Jeżeli ktoś potrzebował na szybko gotówki, oddaję ten towar za 20%, wy go kupujecie za 50, sprzedajecie za 80. I na przykład takie głośniki kupowałem różne renomowanych marek jak Denon, jakiś JBL. Potrafiłem kupić JBL-a w lombardzie, a na drugi dzień pojechać na giełdę w sobotę i go sprzedać. Także miałem na czysto 200-300 zł, bo czasami bywały takie fajne okazje. No i oczywiście trzeba się na tym znać też, nie? Bo podróbek jest mega dużo, nawet tych JBL-i, które moim zdaniem są przereklamowane, ale jest ich mega dużo. Więc ja jeszcze sobie przejrzę Allegro, bo może coś na Allegro się pojawiło. Wiecie co wam powiem? Ja już rozumiem narzekania klientów, jak kupują coś i mówią, że jest czasami drogo, bo na OLX-ie można znaleźć taniej. Jeżeli na OLX-ie iPhone'y X są po 400-500 zł, a na Allegro możecie kupić 6S-a za tyle, to mówię oczywiście o Allegro lokalnie tak naprawdę, zobaczcie, 6S 500 zł, to naprawdę tutaj okazji chyba nie znajdziemy. To żadnej, totalnie żadnej, zobaczcie. Co prawda X jest z takimi samymi parametrami jak 8, ale i tak jest droższy, więc już jesteśmy przy 700 zł,
A my takiego budżetu nie mamy. A ja szukam X-a, cały czas szukam X-a, słuchajcie. Mordeczki, czyli w głównej mierze w sumie można rzec, że OLX psuje bardzo mocno jakby rynek, jeżeli chodzi o sprzedaż używanych produktów. Czy ja się nie dziwię w ogóle, że ludzie niektórzy na paletach są w stanie nie wyjść, skoro OLX ma tak zaniżone ceny często, to jest po prostu parodia. No ale z drugiej strony też no, na tym to troszkę polega, że to są ogłoszenia grzecznościowe i tam jakby ludzie wyprzedają swoje produkty z domów i tak dalej. I często może ta cena być tańsza. Jakby z tym się zawsze liczyłem, ale nie widziałem, że aż na tyle i aż tyle ofert będzie w tańszych cenach. Ale to jest doskonały przykład tego, że nie wolno i nie warto zaniżać cen na Allegro, bo jeżeli tak robimy, to potem będzie się działo na Allegro jak na OLX-ie i będzie lipa. No ale dobra, nie o tym ten odcinek. Musimy znaleźć telefon i to jest najgorsze. Zobaczcie. Znalazłem ciekawy okaz z oryginalną, ze 100% kondycją baterii, ale patrzcie. Generalnie tak powinien wyglądać iPhone, a patrzcie na to. Gość ma podbródek mega szeroki i wysoki. Znaczy, że ma wymieniany ekran i taki telefon już moim zdaniem się nie kwalifikuje do kupna, bo podejrzewam, że jest włożony najtańszy LCD-ek albo tańszy soft OLED, znaczy nawet nie soft, tylko hard OLED. I wystarczy, że go puknie, a jak ma jakieś naprężenia, to on po prostu pęknie, nie będzie świecił. No, więc będziemy się nastawiać na jakieś reklamacje. A to nie o to chodzi w tym wszystkim. To ma być bardzo dobry telefon. No i jest w fajnej cenie, no ale niestety nic z tym nie zrobimy. I wam powiem, za to trzeba uważać. Nie wiem dlaczego, ale no bardzo dużo ludzi oszukuje. Tym bardziej, że pisałem do pana i mówi, że truton jest. Nie wie, czy był wymieniany ekran. Truton to jest taka funkcja ściemniania i tak dalej ekranu. I generalnie, jeżeli go nie ma, to znaczy, że ekran był wymieniany i nie był zaprogramowany. Słuchajcie, wrzuciłem eleganckiego posta, a w zasadzie relację, że kupię iPhone'a i się kumpel zgłosił, że ma, ale w słabym stanie. I uwierzcie, że kupiłem go za 100, bo tyle też chciał. No ale jest pobity. Możecie sobie zobaczyć tutaj, jak on wygląda. Jest w dosyć słabym stanie, bo jest pęknięty z przodu, z tyłu i bateria jest dosyć już w słabej kondycji, ma 77%, jak dobrze pamiętam. Więc trzeba będzie troszkę przy nim porobić, ale dla mnie to nie jest problem, o jest serwis 77. Także muszę teraz zamówić części i go wystawiamy i robimy deala. Także 100, mamy 400 w budżecie, myślę, że spokojnie starczy na odrestaurowanie, a nawet zostanie. Kochani, słuchajcie, generalnie sprawa wygląda następująco. Przyjrzałem się troszkę cenom tych telefonów i sprawny egzemplarz można kupić za około 800 zł. Jest iPhone X 64 GB. I teraz tak, żeby zrobić to sensownie, bo on jest uszkodzony, tak jak wcześniej pokazywałem, ma zbity przód. Nie wiem, czy to teraz będzie widać, czy tam nie będzie. O, zrobiłem jeszcze screena. Ma zbity przód oraz ma zbity tył. Słuchajcie, więc tak. Żeby naprawić przód tego telefonu, to musielibyśmy wymienić najsensowniej samą szybę, żeby ekran został oryginalny, dlatego że ten telefon ma coś takiego jak truton, ekran ma OLEDowy, który no, jak się kupi zamiennik, one są słabe, nie chciałbym nikomu bubla sprzedawać, więc mniej więcej 160 zł byłoby za wymianę samej szyby, mam takiego znajomego, który to robi. Dodatkowo tylna szyba, kolejne 150 zł, co nam daje 310 zł i bateria, która ma kondycji 77%. W tym momencie jest to serwis, więc kolejne 100 parę złotych za baterię. O, komplet 420 zł z odesłaniem. No, w każdym bądź razie gra nie warta świeczki, bo dostaniemy za niego może 650, więc 100-150 zł mniej więcej zarobimy. Ale jeżeli ktoś będzie sobie robił sam te rzeczy, to taki telefon od nas odkupi. I słuchajcie, telefon wystawi za jakieś 450 zł. Ja myślę, że no, 499, żeby można było trochę spuścić. Ładują się foteczki. Tytuł musi być jakiś mega fajny, więc iPhone X. Sprzedaję sam telefon. Dobra, zrobimy tak, 499 zł, nie piszemy złotych, i to będzie do negocjacji. Więc klikiem do negocjacji i zobaczymy. I dodanie ogłoszenia w tej kategorii wymaga opłaty. Patrzcie, mamy dodatkowe opłaty. Dodaj pojedyncze ogłoszenie. 8,50, czyli musimy to doliczyć do naszego kosztu, 499 zł do negocjacji, więc czekamy na kupca, no i zobaczymy, za ile w końcu finalnie pójdzie. Dobra, kochani, wystawiłem iPhone'a, czekam na odzew. W kolejnym odcinku dowiecie się, za ile się sprzedał.
Nie wiem, kiedy ten kolejny odcinek będzie, bo nie wiem, kiedy się po prostu ten telefon sprzeda. Jeżeli się sprzeda dosyć szybko, to kolejny odcinek nagrywamy już niedługo. Więc zostaw subika, dzwoneczka, żebyś nie przegapił tej serii, bo naprawdę będzie ciekawie. Lecimy, przypominam, do 10 000 zł. Trzymaj się i hej!